No nie, Genali, i co? To ma być ten ekskluzywny hotel, do którego mieliśmy pójść? Oj, ten przestań, no może coś tutaj nie pasuje, ale zobacz, jest dach. Jakby to jest, no, no jest, tak, no fajnie, burza na zewnątrz, to przynajmniej nam nie kapie na głowę, ale wiesz co, ja nie ufam hotelom, które po wejściu do nich nagle drzwi się tutaj ukrywają i nie ma wyjścia, wiesz co? Słuchaj, ja rozumiem, ale może musimy jakby dojść do naszego pokoju, prawda? Może po prostu jest możliwość, przepraszam, o, zobacz. Bardzo, a recepcja i tak dalej, czy ty w ogóle, czy ty oglądałaś horrory może? Czy oglądałaś jakieś straszne filmy, nie, gdzie są straszne hotele podczas burzy? Ja się boję strasznych horrorów, ja nigdy nie obejrzałam ani jednego horroru w całym celu. O, życiu. Bateria? Co? Gold Co? Coin? W tych, jaka bateria? W tych szufladach są sprawdziłam, jakieś rzeczy. Tam nic nie ma. Ale okay. Jaka bateria? Do czego bateria? Baterię. O taką baterię po prostu, o. O takie czy, coś. Przepraszam bardzo, czy ona jest jakby potrzebna do jakiejś latarki? Bo nie ja nie wiem, się trochę nie boję. Nie wiem, ale jako, że to przez ciebie tutaj trafiliśmy, to ty wchodzisz. Nie, ja pukam, ty wchodzisz. Czoklet. Co to jest? Może to jest ta recepcja, o której mówiłeś? Dzień dobry. Chcielibyśmy wynająć pokój. Ja bardzo, prawda? Lubię oczka, ale te wydają się być troszeczkę przerażające. To jest bardzo ciemno. Czy w tych szufladach coś znajdziemy? Ja się boję. One chyba nam nie robią krzywdy, prawda? Ja nie wiem. Coin. Zabrałam. Przepraszam. O ty, wiesz co. Ukradłam. One patrzą i teraz widzą, że ukradłaś. Dobra, to będzie twoja wina wszystko? No nie, nawet. Co my tu mamy? Naprawdę. Jakieś dziwne drzwi. Idziemy dalej, prawda? Co? Ale powiem ci, jak się teraz tak popatrzę, to te oczy są całkiem urocze. Takie, zobacz, takie wielkie jak te. Jak szczeniaczki mają takie wielkie oczka, prawda? Okej, okay, to już jest troszeczkę. Słuchaj, mniej tu jest przerażające. Szafa. Tu jest szafa, czy... O, my się możemy w tych szafach schować. To jest bardzo źle, słuchaj, Boże, ja tutaj zostanę. Jak coś. No ja nie wiem, to jest dobry pomysł, żeby tutaj zostać po prostu w tej szafie. Wiesz co, chodźmy może przejdźmy przez wszystkie drzwi, jak najszybciej się tylko da, prawda? Po prostu ale nie, biegiem. No bo trzeba kraść. Biegniemy. Patrz, tu są kolejne baterie. Ej, tu są kolejne baterie. Biegniemy, zobacz, chodź. Tutaj. Ale sprint, tu baterie są. Sprint do końca tego hotelu i wychodzimy tylnymi drzwiami, chodź. Speedrun. Biegniemy. Jesteś pewien, że biegnę. Tu są? Ale ciągle tu są rzeczy, no weź! Tu się nie dzieje. Idziemy dalej. Dobra, patrz, moja taktyka zadziałała. Nic się nie dzieje. To ja powiem ci szczerze, jestem zaskoczona. Naprawdę wydawało mi się, że zaraz coś ci napadnie. Ale słuchaj, to w takim razie więcej pieniędzy dla mnie. Mi to pasuje. Uwaga. Aha. Co tam jest? Czemu ty mi otwierasz? Co to ma być? Jakby otwierasz drzwi i przez nie wchodzisz, a nie otwierasz dla mnie. No żeby, nie ma, że kobiety pierwsze. Widział ciebie najpierw, żebyś na ciebie sfokusował. Nie ma, że kobiety pierwsze. Najpierw mężczyźni tym razem. O, monetka. Tak, ja też mam monetki. Ale słuchaj, tam tutaj coś jest jakieś... na końcu. Jakie? Co są? Jezu, tam jest jakiś. Tam jest jakiś dziwny... Ale w ogóle ty zauważyłeś, że mamy drzwi jakby oprócz tych drzwi? Że tak, ale tych takie... drzwi... Tu można wejść? Jak to? Żartujesz? Ja byłem pewien, że są drzwi, których się nie da... tych się nie da otworzyć, ale też te się da otworzyć tutaj. Naprawdę? O, tu są to jakieś... może... I to też się da otworzyć. Ej! To wchodzimy? Czyli co, to jest nasz pokój? Nie wiem, ale jakoś tak dużo nie, tutaj łóżek jest. Myślisz, że to jest ta kwestia, że po prostu chciałam tani hotel kupić i... Po to łóżko się można schować, zobacz! O nie! Można udawać, że jest się potworem z podłóżka, może to tutaj właśnie potwory śpią. Czyli wiesz, tutaj jest tak jak potwory i spółka i dokładnie. Będziesz próbował po prostu... cześć, to ja jestem podesz potworem, co, haha, jak tam zobaczyć, co to jest to świecące tutaj. Może jesteś to jest... pewien? Co mi się jest? To nie podoba. Aha, to... To jest to chyba trzeba klucz! Musimy znaleźć kłódkę, tak. Okay. No pewnie! Okay. To było w sumie do przewidzenia, nie? Że nie wszystko będzie dla nas otwarte. Musimy obrabować jakiegoś kolesia, który jest przy windzie, bo on ma tę taką kartę, która prowadzi do każdego pokoju, tak, wiesz o co albo chodzi. Po prostu gdzieś w którymś, w którejś szuflacie to będzie. Tu jest moneta. Mam to! Nie. Naprawdę? Nie mam to? Mam torch, czyli pochodnie. Ja też mam... Znaczy, wiesz co, hej, ja również mam torch. I mam ale... też klucz. O, super, jejku, już się bałam, że będziemy musieli wracać na przykład do ostatnich pokoi. Aha, to nie jest torch, to jest po prostu... To jest po prostu, zobacz... latarka! Tylko, no, że super. Ona ma tylko pół, jakby pół minuty działania, więc ja jej nie marnuję. Wiesz co, no rzeczywiście, ponieważ to może być istotne w jakichś ciemniejszych na przykład korytarzach, prawda? Pokój numer 5. Tak w ogóle... Czy ja powinnam jakby połączyć, nie wiem, do tej lampy te baterie, które Nie, baterie zabrało? Są właśnie, żeby ta lampa mogła działać, więc ona jest potrzebna.
Okej, okay, to słuchaj, ty jesteś taki umięśniony, taki wysoki, taki że niby szeroki. Co, że niby w Minecrafcie mamy taką samą, taki sam wzrost, proszę mi tutaj nie... Nie no, bo jakby wydaje mi się, że jesteś o wiele bardziej odważnym mężczyzną, taki, wiesz, będziesz mnie chronić i tak dalej. To by było dobre miejsce na lampę. Ja powiem szczerze, to by było dobre miejsce na tę latarkę, którą mamy. Mhm. Zajrzyj do szafki. Ja się boję. No, a co jak tam z... No dobra, mam. Ale co jak tam ze mną coś wyskoczy? No z szafki ci nic nie wyjdzie, no. A nie wiem, przecież są te takie na przykład skrzynki, z której wychodzą te potwory i takie wielkie języki. Nie grałeś nigdy w Dark Souls? Nie. No to widzisz, nie znasz się całkowicie o tych horrorach. O! Co? To już jest taki normalny pokoik, zobacz. No to co, czyli tak chcesz mi powiedzieć, że nasza lampka... mamy świeczkę z jakiegoś powodu? O nie, po co nam byłaby świeczka? To znaczy, że będzie jeszcze ciemniej, tak? Oj. Oho, ale ja już wykorzystałem naszą pochodnię. No dobra, to dam ci moją. Jakby ja mam jeszcze kolejną. Też nie, mam baterię, mam baterię. No to dawaj. Będziemy się wymieniać. Czemu ty tego... Dobra, włącz dobra. To. Jejku. A tutaj nie ma w ogóle żadnych szafek. Nic A tu jest dobra, jedna. Dobra, są szafki, jedna, tu tam jest druga. Szafka. Tu nic nie ma. Coś widzisz? Nie. Nic nie widzę. I jest mi ciemno, i jest mi strasznie, i jest mi wilgotno. Jakby tutaj cały czas jest jakaś taka dziwna wilgotność powietrza. Śmierdzi starą szafą czekolad, naprawdę. No, starym hotelem, starym dywanem i tak dalej. Co ja poradzę? Wiesz co, trzeba było wydać 100 więcej naprawdę na te wakacje, bo ty mówiłeś, nie, to są takie za drogie, nawet nie mamy rabatu, nic. Bateria mi się ja wiedziałam, że coś tak skończy. Czekaj, dam ci. Hej, daję ci wszystkie moje rzeczy, dobrze? Ale przecież ty masz. Zobacz. Ty masz latarkę, odpal latarkę, ty. Nie. Ty masz, ty jesteś lepszy w latarkowaniu. No ale przecież po co mi dwie? Po co mi trzy latarki? Po co mi cztery latarki? Nie wiem, bo jak lepiej, żebyś ty coś trzymał, bo ja się boję, że ja zrzucę. Tak może być, jak się przestraszę i zacznę uciekać. Więc ty lepiej idź pierwszy. Mhm. Będziesz naszą lampą, będziesz naszym oświetleniem. Tu to mamy jakieś oświetlenie. Mhm. Wiesz co, póki co tu się nic nie dzieje kompletnie. O, mam dla ciebie baterię. Dobra, to lepiej, że się nic nie dzieje. No i wykrakałeś. No! Look out for the... Co się wydarzyło właśnie? Nie wiem! Co się dzieje? Czy ty możesz sobie włączyć lampę teraz? Nie, ja mam ekran, że zginąłem. O, no to ja również. Wiesz co, Czoklet, w takim razie to trochę słabo wyszło, będę szczera. Wiesz co, te oczy są bardzo, bardzo podejrzane. Bardzo mi się to w ogóle nie podoba, wydaje ale mi niby... się... Że nie wiem, czy zauważyłeś poprzednio, wcześniej były jakby takie, jakby to nazwać, gwiazdki, więc myślę, że po prostu inni ludzie w tym hotelu, może potwory w tym hotelu inne, po prostu one próbują z nami się przywitać najpierw, dopóki, wiesz, zanim się będą nas nie nawiedzić. Ja bym może nie wchodził w tego typu tutaj znajomości. Ja wolę słuchaj, sobie. Jeżeli on będzie moim kolegą, to ja będę jego kolegą. Naprawdę. Jakby my się możemy kolegować, ja nie jestem jakoś, nie wiem, nienawidzę potworów. To mnie są w porządku. Dzień dobry. Witam. A to już? Nie, to tylko oczka nasze. To są tylko. No, ostatnio też były oczka i też jakoś ja zginąłem. Ale mówię ci, że tam były oczka i były również jakby takie partikle. Nie wiem, co się to wydarzyło, no, nie ale. Nie wiem, ale. Ten uwaga. I co, okay. I nic? Nic. Okej. Okay. Słuchaj, powiem ci szczerze, że właśnie sprawdzasz te monety, ponieważ za monety możemy kupić sobie jakieś rzeczy, biorę. Które pomogą nam w tej. W tym. No. W tym wszystko biorę, chodź. W tej przerażającej przygodzie. Ojej. Troszeczkę się stresuję, będę szczera. Bo ja wiem, że ten potwór jakby może być wkurzony i tak dalej, ale wydaje mi się, że miłością możemy pokonać jego przeciwności. To nie jest bajka, to nie jest kreskówka, gdzie siła miłości tutaj pomaga. Tutaj. Przepraszam bardzo, ja pochodzę z kreskówki, okej? Ja pochodzę z kreskówki, więc wydaje mi się, że po prostu... Oczka. Idziemy dalej. Ej, jest zbyt ciemno. Sorry, ja idę ten. Sorry, pa! Gdzie idziesz? Wydawało mi się, że jakoś się ciemniej zaczyna robić, więc to by było bardzo podejrzane. Aha. Tu jest za to ciemno. Ja wlezę. Sorry! Ale gdzie? Nie wiem, do szafy wchodzę za każdym razem, kiedy ją widzę. Co? Bo wiesz, no lepiej jakby być w szafie niż nie, prawda? Znaczy, ja, nieważne, to było troszeczkę inaczej, ale idziemy, Czoklad, ty pukasz.
Słyszałaś to? Nie. Był jakiś bardzo dziwny dźwięk. Pa! Ja jestem w szafie! A tu jest wszystko w porządku. Na pewno? Tak. To no był to po prostu jakiś straszak. O, o. Czoklet? To źle wygląda. Weź świeczkę albo cokolwiek. Dobra. Czy coś tu... się dzieje? Nie wiem. Jak my to mamy otworzyć? Może to jest kolejna kłódka? Może trzeba obejść naokoło, poczekaj, tu są jakieś drzwi. Myślę, że tak. O, o. Co się dzieje, o, o? Nie, to nie ma takiej możliwości i nie idziemy bez żadnego tego. Masz światło? Mam. No to idziemy przez, jakby tylko wyłączyć ze światłem. Ile masz baterii? To jest jakaś... biblioteka? Dobrze widzę? O Boże. Trzymajmy się razem, co? Bo najgorsze jest po prostu, jak ludzie w tych głupich horrorach idą tylko, idą tylko i wyłącznie, wiesz, jakby sami. A masz jeszcze baterię? Mam, ale schowałem przed chwilą tą, więc ją zmarnowałem. Znaczy mam jeszcze, ale na razie nie chcę jej używać. Jedna dźwignia została jakaś pociągnięta. Czy to znaczy, że tu gdzieś jakaś inna dźwignia ma być? Przypuszczam, że ta dźwignia to może chodziło o te... jak to się nazywa? O te chwila, metalowe... Chwila, może to po prostu była dźwignia właśnie do tych krat. Tak, no właśnie o tym mówię. Skąd my tu przyszliśmy? Tu nie, tutaj nie. Dobra, czyli musimy stąd tylko wyjść. Prawdopodobnie tak, tak mi się wydaje. Tędy. Mam taką nadzieję. O! Czy to otworzyło nam nasze kraty? To zrobiło otworzyło. To? Otworzyło, tak. Uff, dobrze, już się przestraszyłam, że coś złego zrobiliśmy czy coś. Światło. Dalej. Dobra, światło tutaj jest, na szczęście. Okej, okay, zwykły pokoik. Tak, ale powiem ci, ja po prostu tak zaciskam mięśnie. Czemu coś cię bije? Nic mnie nie bije? Jak cię nie bije? Przecież widziałam, jak cię coś pobiło. Czyli jakiś potwór chyba był, czy coś, ale... Chwilę, czy on cię zmacał po ramieniu? No właśnie nie wiem, totem mam cały czas ten sam, więc... To był chyba jakiś po prostu jumpscare, wiesz? Aha, i ty nawet się nie zjumpscarowałeś, tylko chłop myśli, o, co się tutaj wydarzyło? No wiesz co? Tak mi się wydaje, idziemy dalej. No nie wiem, ja widziałam, że dostałeś obrażenia. No mam dostałem, ale mam cały czas mój totem, więc jakby nie zginąłem. Okej, okay. To chociaż tyle, nie? Dostałam witaminy, co? Oczka co? plus kłódka. Masz może światło, mam, bo tak... Mam klucz. Dobra, ale jak jest ciemno, to tak wiesz, trochę niebezpiecznie. Ja przy tych oczach nie zapalam światła. Czemu nie? Bo ostatnio zapaliłem i zginąłem. Ale to nie ta kwestia, i na pewno. I było napisane keep away from lights, czy coś takiego. A, ja myślałam, że właśnie masz jakby mieć światło, żeby wiesz, żeby je oświetlać. Nie wiem, może... nie wiem, ja nie ryzykuję, ja sobie idę do przodu. Poczekaj, no jeszcze ja jakby pieniądze zbieram, to ci powiem, ale powiem ci tak, że może masz rację, rzeczywiście, z tymi oczami lepiej nie ryzykować. Okej, okay, kolejne oczowe. Idziemy na szybko, nawet się nie patrzymy w ogóle. Tak, tak. Co? Czy to, w sensie, mi pasuje, może to jest w końcu ta część hotelu, do której powinniśmy byli przyjść. Wiesz co, nie wydaje mi się, będę z tobą szczera. O nie, to jest zagadka. Tak, i biorąc właśnie pod uwagę to, że tutaj nie mamy możliwości, żeby cokolwiek zrobić, to przypuszczam, że musimy rozwiązać tę muzykę. Ale to jest najgorsze, bo ja nigdy tego nie umiem, nie wiem jak to zrobić. A tutaj jak wejdziemy, to się spalimy. Co my tu powinniśmy zrobić w ogóle? Bo czy tu jest jakaś melodia do odegrania? Aha! Tutaj na dole pojawiają się nutki. Możesz kliknąć? Kliknij. O tu? Guzik kliknij. A, guzik, okej. Okay. Tu jest niebieska. Aha. Znaczy, tu ma była zielona przez chwilę. Niebieska nutka. Jest niebieska. Teraz jest niebieska. Naciśnij jeszcze raz. Mhm. Tu ma być zielona. Okej, okay, będzie zielona. Jest zielona cały czas. Poczekaj, ale to ma być taka zielona... A, rozumiem. Taka? Okej. Okay. I teraz... dalej? Zobacz, tu się zrobiło zielone, czyli ta nutka jest dobra. Tak, ale wiesz co, to jest ta kwestia, że to musi być idealnie jakby przed tą nutką, która się pokazuje, bo w momencie, kiedy tutaj to naciśniesz, to chyba... No bo zobacz, one się tak delikatnie kolorami zmieniają, prawda? To musi być jakiś inny odcień niebieskiego po prostu. Dobra, został nam ostatni. Dawaj, Czokle, dasz sobie radę. Czy to ten? Nie. Jeszcze inny niebieski. Jeszcze inny niebieski.
Ja tak będę po prostu klikał, aż w końcu się uda. No pewnie, jak się nie uda po prostu przez mózg, to zrób na chama. A wiesz co, jest taka niezręczna sytuacja, ponieważ okazało się, że ja mam klucz w ekwipunku. Ale no tak, to jest klucz, ale to chyba nie jest klucz od tych drzwi, wiesz? Jesteś pewien? No spróbuj, może tam nacisnąć. Znaczy no tak, przestała ta nutka lecieć, więc może chwila, przecież... No to stałam, no przecież mówię, no! Jak to nie jest ten klucz, no! Udało! Ojejku. To dobra, idziemy wszystko, szybko przez niego. Było wszystko w porządku, idziemy sobie cały czas, idziemy. Tak, nie, nawet w ogóle się nie patrzymy. Nie zawracamy. Tak, nie zawracamy mu głowy, tak, ani oczu. Ogólnie speedrunujemy, chodź, idziemy do przodu. A monety? Nie obchodząc monety, chodź, idziemy od razu, na wprost, lecimy. O. Od razu, nie martw się niczym, idziemy do przodu. No ja się martwię pieniędzmi. Nie martw się pieniędzmi. No bo jak darmowe, no to ja. Idziemy do przodu. Wszystko jest jak najlepsze. Czy mi się wydaje, czy ten jest jakiś taki strasznie długi? Nie, chyba był już taki długi. Jesteś pewien? Wszystko jest w porządku, proszę mi zaufać. 40, boom. O, kolejna kłódka. Ojoj, czyli to... kolejna zagadka? Nie, to jest akurat po prostu klucz do znalezienia. Klucz jest bardzo łatwy do znalezienia, proszę bardzo. Dobra, to idziemy dalej. I w takim razie. I lecisz dalej. I ja ci ufam. I... Halo, drzwi? Czego to się nie otwiera? Drzwi? O, teraz się otworzyły. To może, jejku, kochany, to może była jakaś próba. Ja się boję. Idziemy dalej. O nie, idziemy tu znowu jest... Tu są kolejne drzwi, ale te drzwi do nikąd nie prowadzą. Co? Coś się bije! I zginąłem? Co się wydarzyło? You died to panic. Tak, o masz... O co chodzi? Kochanie, masz sprawdzać, masz szukać tych jakby świateł, a nie ich unikać. Look out for the lights. Co? Wiesz co, ja po prostu czuję się niezręcznie, ponieważ miałam totem of undying i to mi nic ja nie dało. Ja też miałem totem of undying i to nic nie dało. Poczekaj. Ja muszę sprawdzić, czym jest panik. Czy jest tu gdzieś napisane, czym jest panik? Wiesz co, w tej książce jest napisane, że jak panik przychodzi, to trzeba się ukryć po prostu w podłóżkiem tak. Albo w szafie. Tylko jak rozpoznać, że on przyszedł? Czy był jakiś znak? Nie wiem. Znaczy, mamy szukać coś ze światłami, ale powiem ci szczerze, ja żadnych świateł nie widziałam. No ja to też. Po pierwsze. A po drugie, czy mamy jakąś możliwość wydania tych pieniędzy, które tak bardzo próbowałam znaleźć? Nie wiem, chyba przed walkami z bossami, do których jeszcze nie doszliśmy. No żartujesz! No ale, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą próbę. Słuchajcie, tutaj jest tych poziomów 999, więc można jeszcze dużo więcej rzeczy znaleźć, więc jeśli chcielibyście, abyśmy zrobili kolejny odcinek i spróbowali i dalej... I kochani, napiszcie to... nam jakieś po prostu w komentarzach pomocy, ponieważ tak jak widzicie, my sobie całkowicie nie radzimy, więc bylibyśmy strasznie wdzięczni wam, abyście nam coś napisali. Tak więc dawajcie znać, a my się widzimy w kolejnym. Cześć!